Natomiast tak pojedźmy z tymi notami, żeby do nie było. Komentarzy ci tutaj, Dużo, lecimy. cały czas lecą komentarze. Eee, prawie 3000 ludzi nas śledzi w tym momencie, bardzo nam miło. Słuchaj, szczęsny czwórka, chociaż powiem Ci kusiło mnie, żeby dać. Może. Jeszcze raz skala 1 10 gdzie piątka to jest przeciętna nota, szóstka to jest dobrze, i tak dalej, czwórka to jest słabiej, trójka, jeszcze słabiej dwójka, beznadziejna nota. I piątka jest wyjściowa, ale skala jest no, 110. 10 Piątka to jest poprawnie. Poprawnie, natomiast wiesz co, kusiło mnie, bo Szczęsny, wiesz co, znowuż mnie wkurzył generalnie, tak Ci powiem. Wkurzył mnie na Euro 2.16, trochę... No, znaczy nie, ja bym powiedział inaczej. Przecież... 2.12, 2, 2, 2.16, no nie wkurzył mnie, ale doznał kontuzji. Troszeczkę, wiesz co, dla mnie jak bramkarz wychodzi, ja wiem, że broniłem w Górniku z a on jest w Juventusie, następcą Buffona, ale powiem Ci tak, jak wychodzisz, to wiesz co, na koniec kolega mówi tak, no chłopie, wyszedłeś i on przedmi. Ale zacznijmy od tego. Zacznijmy, dobra, zacznijmy Nie, nie, bo oczywiście tutaj nie możemy puścić wideo, tylko chciałbym, żebyście Państwo sobie to wizualizowali albo na swoich komputerach, żeby się sobie puścili. Sytuacja wygląda tak, jest piłka w środkowej strefie. Grzesiek tak. Grze Krychowiak postanawia grać ale wie... do bramkarza, ale, ale, tam, ale, ale tam jest generalnie farfocel, ta piłka gdzieś tam się przelewa z czuba no, przez stopę i, i jakoś tam dziwnie sobie skacze zmierzając w kierunku e, pola karnego naszej reprezentacji. W międzyczasie sędzia wpuszcza na boisko e, Niąga. Kompletnie tego piłkarza nie widzą nasi zawodnicy. Ale, ale ja my... dał sygnał sędzia, A, A, widzieliśmy tak, to. Tak, I Ja myślę, że go nie widzi Bednarek. Możliwe. Natomiast uważam, że go widzi szczęsny. Mhm. I dlatego szczęsny, widząc zawahanie za bednarka, okay. a też jakby oceniając to jednak bardzo słabe jakościowo zagranie i za krótkie Krechowiaka, rusza. Tak. Bo, bo też wiemy, że wiele razy Wojtka chwalimy za to, że antycypuje, że, ruszę. że czyta, że Oczywiście. rusza, że jest na szesnastce, że zdąża. Oczywiście. Tutaj akurat nie zdążył, no więc. Yy... Niąg jest zawodnikiem szybszym od Bednarka i za chwilę sobie strzela do pustaka, i tak to, tak to trzeba ocenić. No, Dobra, taki... Mati, ja ci też nie chcę, wiesz co, ustaliliśmy wspólnie czwórka. Gdzieś mamy trochę do niego pretensji, trochę go staramy się gdzieś usprawiedliwić. Wszystko rozumiem. Nie, ja powiem tak, to jest fantastyczny bramkarz, ale trochę, trochę czasami się robi jak Pierre Richard U nas no, ten z filmu Pechowiec, bo zobaczcie. 2.12 czerwona, 2.16 kontuzja i dzisiaj taka decyzja. Dzisiaj taka decyzja o wyjściu i. i, i... I gdzieś tam się to nie udało. Słuchaj, linia obrony. piszek trójka, cionek trójka, pazdan piątka, rybus piątka. Rybusowi zdecydowanie, ja nawet się zastanawiałem nad wyższą notą, bo mi się strasznie podobał rybus, że on brał na siebie te szarże w drugiej połowie, a wynik był negatywny. Psycha mogła mu wsiąść, a on nie, on szedł jak po swoje. Pazdek to ty już grał naprawdę przyzwoicie. Cionek, wiesz co, trochę nieszczęśliwa ta interwencja, ja bym go za tą bramkę samobójczą, to nie wiem, jakieś no, no, to... powiedziałem, że najmniej Dobrze, dokończy, Kotorowskiego. Dokończy, zaraz tutaj będę. Natomiast Piszczu, wiesz co, to nie jest Piszczek prawdziwy, Piszczek prawdziwy, to i czy w obronie, czy na wahadle, to wiesz, to jest szybkość, zwrotność, dynamika. Znaczy, piszczek, piszczek dzisiaj był takim człowiekiem, który... Trójka, trójka, piątka, piątka. Dla mnie. Przegrał po prostu jakąś kosmiczną liczbę pojedyn pojedynków. pojedynków. Mhm. W ogóle ja nie pamiętam z kariery Łukasza, żeby coś takiego się Jasne. stało. Nie wiem, czy to jest po prostu zmęczenie sezonem, czy, czy, czy nie miał swojego dnia. Mhm. Czy po prostu tak dobrze fizycznie, tak szybcy, tak, tak silni, byli. Byli silni byli. Byli silni, byli prawda? Ale, ale normalny piszek to wiesz, że nie pęknie nie no, no Normalny piszek przede wszystkim, taki piszczek, który gdzieś tam ten tlen się. Tlen, tlen łapał i, i, i te mięśnie pracowały. Właściwie to on był gotowy do tego, żeby zrobić kilkadziesiąt sprintów tam i z powrotem. Dzisiaj na pewno to nie, to nie był taki Łukasz, bo, bo nawet jak wracał po tych akcjach ofensywnych, to było widać, że on już nie wracał na takim tempie, jak, jak wtedy, kiedy no po prostu był w topowej formie, do czego nas przyzwyczajają i gdzie, gdzie rzeczywiście taką powtarzalność i stabilność tej formy trzymał przez długi czas. I, i to, że to jest chłopak, który ma świetne techniczne umiejętności, to wiemy. Natomiast no też widzieliśmy dzisiaj, jak, jak to wszystko wyglądało, jeśli chodzi o cionka. Hmm. no Chciałbym zobaczyć tę sytuację, bo i nie widziałem w ogóle mhm. na powtórce. Mhm. Bo ja tylko widziałem ciąka, który. No ja ją widziałem? To, nie nie, 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 nie no, jak... no. Ja widziałem ciąka w momencie strzału, który jest odwrócony do strzelca. Więc nie, wiem, więc nie wiem, gdybym miał go tłumaczyć, to jest jakby tylko jedna możliwa historia, że on już biegnie na linię, żeby asekurować. No, bo trudno mi sobie wyobrazić stopera, że jest odwrócony do strzelającego z 18 no metrów. No, to był taki dziwny ruch. Bo po pierwsze się odwrócił, a po drugie tak dziwnie tą nogę wystawił. Nie wiem, czy. Nie, no... nie, nie dobra, no ale co, coś się Ale, dobra, no bo... ale op, dobra, oprócz tego zawalenia. No? To, jest in, to jest inna sprawa. No, no zau zauważę za chwilę. No to, to Senegalczycy, jest, no. wpuszczali go w rozegranie. No bo, pewnie, no, bo, no, robili bo, to bo, świadomie. Bo no. generalnie wszyscy widzieli, że jak Cionek ma piłkę i w, to, w jego towarzystwie, w, nie wiem, w okolicy 5-7 metrów, jest taki, jak jest jakiekolwiek piłka Senegalu, to tam Prawda. już się pojawia taki zespół był kiedyś Balkan Elektryk, czyli, czyli mu się włącza elektryka, i trelner kiedyś powiedział, ci o że ty nie jesteś brazylijski, ty jesteś polskie drewno, ale no szanujemy ciąka, bo naprawdę zrobił to I tak zrobił niesamowitą karierę. Natomiast jak dzisiaj go oceniamy tu i teraz, absolutnie świadomie Senegal go nie, wypuszczał piłka, do rozegrania, piłka parzyła. Od... Piłka parzyła. No. Piłka parzyła. parzyła. No, słuchaj, pazdan, pazdan, dalej. Pazdan, powiem, że. A, pazdam, że, że jedziesz. Ostatnio wyglądał słabo. Zwrotnościowo, szybkościowo mhm. się bardzo bałem o Michała, natomiast wydaje mi się, że dzisiaj yy, w tym meczu trudnym mhm. dla obrońców on zagrał poprawny mecz. Mhm. Zagrał poprawny mecz. Był skoncentrowany. Zagrał pojedynką. Po, po Nawet mi zaimponował takim krzyżowym pasem na kilkadziesiąt metrów lewą nogą. To, no, to naprawdę byłem wtedy pod wrażeniem. Rybus, to tutaj powiedziałeś o nim w zasadzie wszystko, że, że był taki widać nabiegany, jest w tej formie mistrzowskiej, służy mu to moskiewskie powietrze. Także tak to widzę. Słuchaj, co do drugiej linii, zróżnicowaliśmy te noty. Każdy dostał inną. Błaszczykowski dwójkę, zmieniony w przerwie. Krychowiak piątka, Zieliński trójka, Grosicki czwórka. Każdy z czterech pomocników dostał inną notę. Kuby nam jest żal. Żal jest. Stetny mecz reprezentacji. Wielka postać tej reprezentacji. Bez dwóch zdań. Natomiast dzisiaj... Ja, ja, ja patrzyłem, on się brał za pachwinę. Ja nie wiem, czy, czy znaczy, też... Nie, no, e... się za kostkę. Za kostkę Od też. A ja to za, za, za pachwinę też widziałem. Czas tam... Natomiast powiem tobie, że koszmarnie zaczął. Naprawdę. Znaczy, znaczy, po prostu, no... Widać znaczy. bo Z Chile to wiesz co? Miał energetyczność, kurczę. miał takie, wiesz... Przesz przeszkadzał, a zarazem tworzył. A tu ani nie przeszkadzał, ani nie tworzył. No, dzisiaj po prostu gdzieś tam brakowało tej dyspozycji na stronie. I jemu i Łukaszowi, mhm. i, i czasami yy, w tym słabszym okresie Kuby, to, to Łukasz przez swoją fenomenalną formę, jakby troszeczkę zacierał to wrażenie, prawda? Gdzie się Mówisz o eliminacjach mundialnych. Ja mówię, że Kuba na przykład mhm. to, jest, to jest piłkarz mądry, to jest piłkarz odpowiedzialny taktycznie, to jest piłkarz, który świetnie. Gra w asekuracji i, i widzieliśmy takie mecze na przykład z Czarnogóra na wyjeździe, gdzie hmm, hmm. w zasadzie Kuba bardzo często był w strefie Łukasza, a Łukasz był tym piłkarzem atakującym, napędzającym ataki. Ja dzisiaj... to mówię, że ukryty, prawdziwy skrzydłowy no piszczu, tak, a płaszczu go asekurował kapitalnie. A dzisiaj, a dzisiaj, a dzisiaj, dzisiaj nic nie robił. Po prostu było z tej tego, tego, tego brakowało, no, no nie zrobił praktycznie żadnej takiej akcji ofensywnej nic jak my, byli, jak my podziwialiśmy Njonga i zawodnika z drugiej strony reprezentacji Senegalu, którzy jednak mijając zawodników potrafili na stronie robić przewagę, to, to no na przykład to, to u Kuby tego nie było. Grzesie Krychowio, to już powiedziałem, no, niebo piekło i, i Bramka, ale też na tak. początku. Dwa faule w dziesiątej minucie, żółta, skomplikował sobie życie, bo wiadomo, że już nie może być mhm. tak blisko. Tak, I agresywnie, tak tam w sumie była taka sytuacja, że już go sędzia ostrzegł. No wiesz, bo on tam taki stempelek postawił w końcówce tak. pierwszej połowy, jakby bardzo sędzia się uparł, no to jakby pokazał żółtą, to... No, no tak, tak, tak. Piotrek Zieliński, no muszę powiedzieć, że to taka... Te... Dobrze zaczął, źle skończył. Bardzo dobrze zaczął i im dalej w las, tym było gorzej, bo, bo po tym początku to po prostu ani już nie było podań dokładnych. No, psz, też, też ja się nie spodziewałem, że on zrobi jakiś gigantyczny postęp, jakby w takim momencie, kiedy piłki nie ma, przenovela. A powiedz mi jedno rzecz. z innym piłkarzem, jak ma piłka, a bo... innym piłkarzem, jak piłki nie ma. Mati, ja tego nie, nie rozumiem, tego ustawienia. Krychowiak, Guralski, Zieliński z swobodą do gry, do wypuszczenia Błaszczykowskiego w to, no, no no, Romeczku, no zobacz inaczej. No zobacz też taką sytuację, że jednak Piotrek Zieliński w tym ustawieniu. Mówiłeś na, Napoli. Napoli. Tak? Że, no ja wiem, że no musi ona, pracować z No to, defensywie. To No, pracuje. No, tylko że tam, tylko na, na czym polega gra Napoli? No. Na wymienianie piłki. A czy my widzieliśmy wymianę piłki? U nas trzy pro... u nas to był tak, no, dzisiaj yy, biało-czerwony do zielonego, zielony do biało-czerwonego. No, tak to momentami wyglądało. To by był chaos. Tak. Miałem wrażenie w pierwszej strefie chaos. to To troszeczkę tak no, jak, jak na tych fliperach nad morzem między zdrojach. Ta piłka się odbijała. Grośik, czwórka. No Grosik się starał, na pewno, na pewno wyglądał, lepiej, na pewno wyglądał coś... lepiej niż Kuba, jedna akcja wyszła, druga była trochę gorsza, trzecia całkiem nie wyszła, czwarta wyglądała bardzo fajnie, no więc, więc taki był, powiedziałbym, jak, jak w Minionerach, 50 na 50. Słuchaj, przechodzimy do ataku, jednak bardzo różnicujemy notę Lewego i Milika i ja sam wnioskuję, wiesz co, Lewy próbował, naprawdę, lewy, lewy ja, ja, ja mówię tak, lewy nie jest od grania. lewy jest od strzelania, puentowania, Termi, terminator ma kończyć, natomiast dajcie mu, chłopaki, jakąś piłkę, zagrajcie mu fajną piłkę, dajcie mu popracować w polu on nie ma rozgrywać, mając Milika, tym bardziej nie ma rozgrywać, ma gdzieś szukać okazji I, i on sam bierze piłę w pewnym momencie, zabiera piłę, jest faulowany, jest ten rzut wolny, gdzie może paść bramka dla Polski, ale to jest jeszcze w końcówce jest jakaś taka flanka ze skrzydła, gdzie lewy próbuje zaporować. Ludzie złoci, ale no chcemy korzystać z tego lewego czy nie chcemy, no lewy, lewy nie jest piłkarzem z dryblingiem, lewy jest super egzekutorem. Znaczy, I, I jak żyć w znaczy, tym y, no momencie? No Robert szarpał, Robert gdzieś tam cały czas był pilnowany przez dwóch czy przez trzech rywali, wymusił kilka stajek fragmentów, sam strzelił z rzutu wolnego, co wybronił bramkarz reprezentacji Senegalu, natomiast no, ewidentnie to był taki dzisiaj Robert, któremu Brakowało sytuacji Aha. do zdobycia gola, ani Aha. nie miał szans gdzieś tam będąc odciętym od podań sam sobie tej szansy wykreować, ani, ani tej piłki gdzieś tam w pole karnym nie dostarczyli mu koledzy, więc on tam długimi fragmentami gdzieś eksponując swoją frustrację wychodził z tej szesnastki i pojawiał się w okolicach linii środkowej czy tam na, na 40 metrze. No bo czasami to jest tak, wiesz jak to jest, gdzie kucharek sześć to nie ma co jeść, tak samo czasami jest za dużo tych piłkarzy ofensywnych to to gdzieś sobie wbiegają w te swoje strefy na boisku, w te, po, po tych samych wektorach się po, poruszają, i, i, to, i to wcale nie oznacza, że większa liczba graczy ofensywnych oznacza wykreowanie w większej to liczby sytuacji. To nie oznaczało. No, no Milik. Natomiast... Milika, nie, Milika nie chce chłostać, nie było go w tym meczu nie było Arka Milika w Nic tym podania. meczu no trudno, trudno mi sobie przypomnieć jakieś dobre zagranie Arka Milika, nie wychodziły mu podania blokowano mu strzały, te decyzje były spóźnione, miał jedną sytuację po, po podaniu Łukasza Piszka, ale, ale nie trafił w bramkę, także no moim zdaniem zmieniony za późno ja też się zgadzam, wiesz co, ja już w, w przerwie napisałem Bereś za Błaszczykowskiego, Kownacki za Milika. I wiesz dlaczego? Nie dlatego, żeby, że my jesteśmy mądrzejsi od trenera. Nie, trener ma sztab, ma analizę, ma piłkarzy na co dzień, yy, kontaktuje się z nimi, prowadzi ich, głaszcze, pieści, yy, trenuje, szlifuje i na koniec on wie, kogo ma posłać w bój. Ale w pierwszych 45 minutach on chyba widzi, co się dzieje, tak? No Milik jest do zmiany po 45 no, 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 wszystkim minutach. To tak, ty mówisz Bereszyński, no ja powiem inaczej. Jak, jak jest bez formy właszczykowski i jeszcze ma problemy zdrowotne, no to z całym szacunkiem gram od początku drugiej połowy kownackim, a za chwilę zmienia milika albo po przerwie od razu, albo w pięćdziesiątej mhm. i. Za Arka Milika, no wpuszczam Teodorczyka, bo ja potrzebuję gonić wynik. Mm -hmm. Ja potrzebuję gonić wynik. Jeśli jasne. my mówimy, że w ostatnich meczach Teodorczyk był piłkarzem, który się wyróżniał. Jeśli my mówiliśmy, że Teodorczyk, który ma kilogramy. skuteczność, forma widać forma. odegranie piłki fajne, we, w jednym ma, drugim Ma we, wejść na pole karne. gdzieś się z tym y, y, z Zane, 195 cm wzrostu i Kulibali 190, ma się z nimi ktoś tam przepychać. No to Teodorczyk. Łokciować, że tak się brzydko wyrażę. Tam Władek Łokietek, polski król, ma tam się pojawić w szesnastce. No to biorę tego Teodorczyka, bo przypominam Państwu, że my w tym meczu, nie wiem, nie prowadziliśmy 3-0, tylko przegrywaliśmy 0-2, a do przerwy przegrywaliśmy 0-1, więc były jakby absolutnie argumenty do tego, żeby od razu tych korek w Marcin, przyjacielu, pierwszy raz taktyka. 1-4-4-1-1 Milik za Lewandowskim, natomiast w drugiej połowie przechodzimy na ustawienie 1 3 4 2 1, gdzie Grosicki i Milik operują za Lewandowskim. Natomiast czy ty rozumiesz to, że Bednarek? Słuchaj, Bednarek dla mnie zagrał. A właśnie, jedyna nota jeszcze dla zmiennika, bo reszta grała za krótko, Bednarek, piątka, czyli nota bardzo wysoka na byłoby, to, co dzisiaj. byłoby wyżej, bo by było odważne. Zastanawialiśmy tylko, się nad bramką. Tylko, prawda? Był tam zamieszane. No to Bednarek by dostał najwyższą notę wtedy, wyższą niż każdy inny piłkarz, bo Bednarek pewność siebie, technika, wygrał pojedynki i tak dalej. Ale czy ty rozumiesz przestawienie tego ustawienia? Po co? Wchodzisz na trzech środkowych obrońców w fazie spotkania, gdzie przegrywasz, no ale po co? Nie, nie, wiem. To musisz się ten radama zapytać. Ja uważam, że po prostu tak. Bednarek to pytam się ciebie. Dwie rzeczy pokazał dzisiaj. Pierwsze, że w formie. No i na pewno, na pewno chłopaka to dotknęło, bo, bo jednak yy, prawdopodobnie po ostatnich sparingach spodziewał się, że dzisiaj był budowany sparingami, tak, żeby że, zagrać świetnym no, że, że, że dzisiaj się gdzieś tam zjści sen i wyjdzie od pierwszej mhm. minuty na mecz rangi mistrza świata. Natomiast druga sprawa dla mnie bardzo istotna, że ten chłopak, mimo że wszedł przy niekorzystnym wyniku z ławki. Mhm. Nie wyglądało, że on jest jakiś taki elektryczny, zdenerwowany, tylko po prostu wszedł na te drugie 45 minut I, 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 i zagrał swoją piłkę. Także na pewno jest to, jest to zawodnik, na którego Absolutnie. chyba trzeba postawić Absolutnie. tym meczu. Kownacki 73 na plus, na plus, bo tak, tak, próż starał się, biegał, szarpał, coś tam spróbował, jest w formie. To było widać. szukał główka, coś. Widać. Bereś 83, strasznie późno znowuż te zmiany, 73-83, no, przegrywamy ten mecz. No i jedna w przerwie, tak? No i jedna w przerwie. No ja wiem, Bednarek w przerwie. No to trochę późno. Mati, teraz. No, znaczy, nie, no to, to ja z tobą po, ja, skonsultowałem. Nie, nie, no to ja ty, ja szczerze, no, gdybyśmy się mieli tak bawić, tak? Tak. Bawimy się? Bawimy się. A no, bawimy się, no to ja no. ci mówię, co ja robię. Tak. W przerwie. Y, no. Zaciąta Bednarek. Zaciąka bednarek, jasne, konkret, do środka obrony, jasne. Zostawiam piszczkę. Zostaje, zostajesz piszczkę? Tak, za Kownacki od razu. Kownacki, ja myślałem, że Ryszyński, dobra? Nie, Kownacki. I Teodorczyk. I w 55. najpóźniej. W najpóźniej. 55. może 52. Okay. Czasami to są takie niepopularne zmiany, 51. 52, ale, ale po 5 minutach drugiej połowy, żeby nie robić trzech zmian w przerwie, to, to 55. maksymalnie za, za Milika wchodzi Teodorczyk.